Piękna pogoda, tłumy ludzi i znakomita zabawa, czyli wiadomo, że jesteśmy w Żukowie na już 5. rodzinnych mistrzostwach Automira. Bardzo się cieszę, że naszym firmom z grupy Makurat oraz Ośrodkiem Kultury i Sportu w Żukowie wraz z burmistrzem i radą gminy, jak i specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym udało nam się po raz 5. już zorganizować rodzinne mistrzostwa, jak i wspólnie zorganizować Dzień Dziecka. Taki główny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo ruchu drogowym, czyli edukację. Bardzo się cieszę, że dołączyły do nas służby mundurowe, policja czy straż pożarna. Edukują naszą młodzież, jak się zachować na miejscu zdarzenia czy na drodze. Wspólnymi siłami można tworzyć wielkie wydarzenia. Razem, wspólnie można zrobić ogromną imprezę. Mówię tutaj ze świadomością ogromną, dlatego że oceniamy, że już teraz tutaj jest około 5000 dzieciaków z rodzicami, z dziadkami, a więc impreza, która myślę, że na trwałe tutaj się już wrosła w ten nasz kulturowy, integracyjny sposób funkcjonowania. Po to gmina też jest, żeby oprócz inwestycji codziennych różnych problemów przynosić mieszkańcom coś pozytywnego. Przybyli nie ukrywali zadowolenia. Chcieliśmy się spytać, jak się Państwo bawicie, jak atrakcje? Bardzo dobrze. Cudownie, naprawdę uważam, że bardzo udana impreza. Uważam, że jest dużo atrakcji, jest wszystko w porządku, fajna organizacja. Udana bardzo. Pogoda też. Pogoda dopisała, super. Tak udane imprezy zachęcają do osiedlania się w regionie. Żukowo dynamicznie się rozwija, o czym świadczy ciągły rozwój budownictwa mieszkalnego. Jesteśmy tutaj już po raz kolejny jako Makurat Invest, które współorganizuje 5. Mistrzostwa Automiras. Tego typu impreza jak Dzień Dziecka w Żukowie jest idealną okazją na to, żebyśmy się mieszkańcy osiedla Złota Reneta spotkali w jednym miejscu, poznali się bliżej naszych sąsiadów, również mieszkańców samej gminy Żukowo. Kreowanie nowej, przyjaznej do życia przestrzeni miejskiej, pełnej zieleni przyciąga szczególnie rodziny z dziećmi, których święto obchodziliśmy. Czego Pani życzy dzieciom na Dzień Dziecka? No, dziecka wszystkiego dobrego, dużo zabawy, dużo słodyczy. Dzień Święta, no życzę im wszystkiego na pewno dobrego, żeby się dobrze bawiły, żeby były zadowolone. Przede wszystkim zdrowia, bezpieczeństwa, no i dobrych wyników w nauce. I jak najwięcej marzeń im się spełniło? Zabawek, wiadomo, zabawy świetnej, tak jak jest tutaj. Życzę wszystkim dzieciom przede wszystkim bezpiecznego powrotu do domu i bezpieczeństwa na co dzień, co my chcemy właśnie tym młodym ludziom przybliżyć w naszych konkurencjach. 5 konkurencji związanych z bezpieczeństwem, z tym, co dzieje się na co dzień na drodze i jak zapobiegać wypadkom. W tym roku jesteśmy po raz pierwszy całą grupą, jest z nami Makurat Ubezpieczenia, jest z nami Makurat Auto, jest z nami Auto Miras i jest z nami także Makurat Invest. Każda z tych firm organizuje konkurs dla najmłodszych. Na imprezie mocno powiązanej z motoryzacją nie mogło zabraknąć znanych ekspertów. W zasadzie to nie ja jestem ekspertem, bo eksperci to są w Automiras. Taka jest prawda. Natomiast mnie osobiście zainteresowało to, że my lubimy samochody używane, bo te samochody są tańsze. Ale teraz jak znaleźć dobry samochód używany, który nie będzie zajeżdżony, który będzie miał historię? No i dochodzimy do Automiras. Tam mają ekspertów, którzy są w stanie znaleźć takie samochody, tak jak na przykład tamten Nissan mają 20 parę tysięcy kilometrów przebiegu. Dla mnie to są pełnosprawne samochody, o których, co najważniejsze, wiadomo skąd one są, kto nim jeździł. Najlepiej łączyć przyjemne z pożytecznym, dlatego dziękujemy za imprezy takie jak ta, gdzie można świetnie spędzić czas, a także wynieść dużo potrzebnych informacji, które pozytywnie wpłyną na nasze bezpieczeństwo. Polecamy również zobaczyć owoc współpracy Żukowa z Makurat Invest oraz finał 3. konkursu wiedzy o motoryzacji w firmie Automiras. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.